Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym podcaście z grą w tle. Na razie jest to Trackmania, ale docelowo może jakaś inna gra będzie w tle, bo ona nie ma tak naprawdę znaczenia, tylko mają się ruszać obrazki. Chodzi o tematy, które będziemy poruszać. A dzisiaj kilka takich ciekawych tematów przygotowałem, także zaczynamy odcinek. A jest ze mną Niemotobaba i Kulfon, dzień dobry! Dobry! Nie słychać cię, bo brawa cię zagłuszają. Kulfonie, czy mógłbyś powtórzyć? Się zlękłem, boś krzyknął, żeś mnie przestraszył! Ty kurwa, łatwy do zlęknięcia jesteś. No przecież ja pytam, czemu on taki zlękniony, no. No nie, no bo ja nie Ktoś wiem. Ktoś masz na sumieniu. Nie zlękniony, tylko zlękły. A myślałem, że kobieta. A, że motobaba po ostatniej sesji przychodziła cię straszyć? Znaczy nie motobaba? A, ty weź nie mów już kurna o przychodzeniu w snach, bo tu zaraz rozłąki będą przez twoje live'y, chciałbym zauważyć. Ja nie wiem, o co chodzi. Tu już czarna bandera się prawie z Roninem rozchodzi, bo przychodzisz w snach straszyć Ale Ronina. Ja wcale nie przychodziłem, ja powiedziałam, że ja... Nie, to na odwrót miało być. Dobra, nieważne. Nie, a propos snów, to ja się nie będę wypowiadał, dobrze? No właśnie, tak. No właśnie, ja do tej pory nie wiem, co ci się No bo nie obejrzałaś odcinka. No bo... Słuchajcie, śmiechy śmiechami, ale mam dzisiaj do poruszenia kilka ważnych tematów. Jeden z nich to bezprecedensowy przypadek 15-latki, która dostała dożywocie. Słuchajcie, Carly Gregg się nazywa. O, to nie słyszałem. Nie słyszałeś, właśnie. Temat wygląda, ja go nakreślę bardzo pokrótce, bo oczywiście, jak zwykle, tu bardziej chodzi o nasze opinie niż o sam temat, bo będziecie mogli sobie doczytać o nim głębiej już w innych artykułach, bo jest ich miliony. Natomiast Carly Gregg została skazana na dożywocie ze względu na zabójstwo na swojej matce. I to z premedytacją, mówimy tutaj o 3 oddanych strzałach, z czego chyba 2 w twarz, jeżeli dobrze kojarzę. A to wszystko dlatego, że jej matka jest pedagogiem, była oczywiście w jej szkole i dowiedziała się, że ta popala papierosy i trawkę i zrobiła jej przeszukanie w pokoju. No więc Carly wróciła do swojego domu i... Dostała matkę, którą postanowiła, że zastrzeli. Do tego stopnia była zdeterminowana i moim zdaniem chora psychicznie, choć chyba tego u niej nie stwierdzono, że zadzwoniła zaraz po tym do swojej koleżanki zapytać, czy widziała kiedyś martwe ciało i chce zobaczyć. O kurwa. A do tego, jak przyszedł ojczym, to postrzeliła również jego w ramię, przy czym on zdążył ją obalić i zadzwonić na policję. I jedyne, co krzyczała Carly, kiedy przyjechała policja, to czy on nie żyje. Na zasadzie, bo tak bardzo chciała, żeby również umarł. Na samej sprawie, kiedy dostawała ten wyrok, to już jest teoria spiskowa, ale bardzo dużo osób w internecie to próbuje rozwikłać, bo mowa ciała i zachowanie w ogóle, teksty, które rzucał w stronę tej Carly ojczym, mogłyby świadczyć o tym, że on to chciał ukartować, że był romans i że wszystko miało wyglądać w ten sposób, że ona dostanie afekt, nic jej nie zrobią i w ogóle jest młodociana, więc jej nie zamkną, a w ten sposób można było się pozbyć matki, która najprawdopodobniej o tym romansie się dowiedziała. Ale to już jest teoria spiskowa, bo tego nikt nie udowodnił, natomiast no, poszlak ku temu jest naprawdę dużo. No i teraz tak. Pytanie zasadnicze z mojej strony to takie, czy co musi siedzieć w głowie takiego dziecka, szczególnie, że słyszy się coraz więcej, że na przykład była sprawa z rok temu, że chłopak zabił swoją babcię, bo mu na pizzę nie chciała dać i zabił ją, zabrał pieniądze i poszedł na tą pizzę. I zaraz oczywiście znajdą się, ja jestem pewien, że znajdą się tutaj ekoludki, ekopojeby, czy jak zwał ich, tak zwał, którzy stwierdzą, że to wina gier komputerowych. Ojej. Nie. Ja bym bardziej obstawiał bezstraszne wychowanie. To raz, mi się wydaje, a dwa, to właśnie jest temat, który zostanie poruszony ogólnie, ciekawostka, na koniec odcinka, który będzie w środę. Czyli tego, że Australia zabroniła, znaczy, chcę zabronić korzystania z social mediów do 16 roku życia. Wydaje mi się, że bardzo dużo, za dużo tej pewności siebie i tego takiego spierdoleństwa internetowego dociera do młodych ludzi w tym momencie.
I myślę, że bardzo dużo, ja wiem, że jak stara pierdoła w tym momencie brzmi, ale wydaje mi się, że troszeczkę w złą stronę poszedł internet w pewnym momencie skręcił i te dopiero teraz tak naprawdę mamy te młodsze pokolenia, które od 10 czy 9 roku życia siedzą przed komputerami, mają w tym momencie po 15-16 lat i wychodzi coraz częściej to, że właśnie no sposób w ogóle w jaki się ale tutaj też no odzywają do siebie ludzie w internecie i jakie pomysły sobie dają nawzajem jest straszne. Czy wiesz co, ale wydaje pytanie, mi się, że ogólnie czy to jest wina w tym momencie internetu i młodych ludzi, czy raczej wina ich rodziców? A to na pewno. Którzy tego nie kontrolują, bo no jednak to już jest to pokolenie, to jest jakby już można powiedzieć kolejne pokolenie. Czyli pokolenie wywodzące się z Karin i tym podobnych, pokroje socjali i tak dalej, gdzie rodzice, że tak to ujmę, robią sobie dziecko, bo pieniądze, a żeby potem nie mieć problemów z wychowaniem, to dają mu telefon z dostępem do internetu i żeby mieć spokój z dzieckiem, nie? Znaczy nie nawet wiesz co, myślę, że trochę za głęboko poszedłeś, mówiąc, że większość z tych ludzi, którzy dają ten telefon, żeby się uspokoiło dziecko, robiło to dziecko dla socjali. Myślę, że wbrew pozorom samo życie i nawet wychowanie w szkole i tak dalej, czy inni rodzice z pokolenia na pokolenie coraz słabiej przygotowują do roli rodzica. I myślę, że po prostu ludzie sobie przestali radzić z tym, z natłoku pracy, z biegu myśli i ilości wyścigu rozszczurów, który aktualnie się odbywa. Po prostu dla świętego spokoju potrzebują ten telefon dać dziecku i żeby się odpierdoliło na chwilę. Tak, tak, no to dokładnie to się rozchodzi. I to jest wiesz też, że jest takie też przerzucanie się trochę winy, bo z jednej strony nasze pokolenie, no jednakowoż szkoła przekazywała nam wiedzę w większości przypadków, ale jakiś zasad, manier uczyło się w domu, tak? Mhm. A teraz się to rzuca też na szkoły, nie? No to na pewno. Niestety. I chciałbym się dać tutaj wypowiedzieć nie motobabie, bo słyszałem, że zaczęła coś mówić, a trochę ją zagadaliśmy. Tak, znaczy ja ogólnie chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że ogólnie w społeczeństwie aktualnie jest dużo więcej agresji, złości. A to na pewno. Jakby w tą stronę i też jakby wydaje mi się, że internet też doprowadził do tego, że kiedyś ludzie po prostu byli dla siebie milsi, kiedyś ludzie sobie pomagali, tak? W sensie jak się mieszkało z sąsiadami, no to jeden drugiemu pomagał, jak ten nie miał, no to ten mu pomógł. Kiedyś, zobaczcie taką zależność, że kiedyś nie zamykało się drzwi na noc, jakby na zamek, tak ja pamiętam, że u nas to było jakby normalne, że jak mama wychodziła do sklepu, nikogo nie było, no to spoko, mogły drzwi też zostać otwarte, że jakby takie większe zaufanie, nie wiem, do sąsiada. A teraz jest tak, że zobaczcie, ostatnio nawet ty poszło mi, mówiłeś sytuację, ogólnie chodzi mi o to, że jak ludzie pokazują na Instagramie, jak mają zajebiście, w jakim dobrobycie, jakie bogactwo, wszyscy chcą być najlepsi, najpiękniejsi, oni w ogóle full. I pamiętam, jak ostatnio mi pokazywałeś, że oto tam taka twoja znajoma i o matko, takim samochodem jeździ, a w internecie to kurwa takie fury pokazuje i w ogóle, że taką odjebaną chatę ma i tak dalej. Mhm. Więc wydaje mi się, że to też jest taka po prostu, jakby zrobiła się trochę zazdrość ludzka, która no niestety te wszystkie złe emocje jakby wyrzuca takie, i najłatwiej jest je wyrzucić w internecie. Tak, i jakby dlaczego ten ktoś ma, a ja nie mam na przykład, tak? No i później no to, a to się na kimś tam wyżyje, skomentuje mu chujowo, albo powiem mu, że jest zjebany. Ilu ludzi na jakby na nie wiem, mijasz ludzi w sklepie, ilu się do ciebie uśmiechnie, ilu ci powie dzień dobry, no ilu jest dla siebie uprzejmym. Specjalnie się nie uśmiechali ludzie. Wydaje mi się, że kiedyś, no przynajmniej może nie wiem, wychowałam się w małym mieście, więc może było trochę inaczej, ale wydaje mi się, że to było jakby częstsze po prostu, że jakby człowiek człowiekowi nawet chętniej jakby pomagał. Jak widzisz jakąś starszą babcię, no to kiedyś zawsze chętniej pomagam. Tak, ale ogólnie ludzie kiedyś to robili chętniej, tak? Albo widzisz, jak teraz są przecież robione te eksperymenty typu, że babcia chodzi i tuła się w piżamie, w szlafroku i ludzie w ogóle nie reagują na przykład na to, tak? Jest większa znieczulica w społeczeństwie, ale to jest właśnie też kwestia wychowania, nie? I tak wiesz, tam dawniej się wychowywało tak dzieci, że no... Dzisiaj jak... się wychowuje dzieci, że mają się bać innych ludzi, może w ten sposób też. To raz, no tak, żeby nie ufać. To raz, dwa, że...
mają robić karierę, mają być najlepsi w ogóle. No, no właśnie to takie... A Daphne to było, no widzisz kogoś, czemu możesz pomóc, to mu pomóż, tak? Jasne. Na tej zasadzie. Dobra, słuchajcie, kolejny temat to... To jest w ogóle dosyć zabawna historia, ale Rosja nałożyła karę na Google w wysokości, uwaga, 2 undecylionów rubli, czyli 2,5 decyliona dolarów za zablokowanie ich kont na YouTube. Mówimy tutaj o propagandowych jakichś tam... Pierwszy raz w ogóle o takich jednostkach słyszałem, nie? Myślałem, ale poczekaj, dla... Do tej pory największa to był jeden Sasi, no to teraz proszę. Dla oddania skali przeczytam tą liczbę. Jedziemy. 2,000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 ,
To jest straszna kwota. Znaczy, o tyle zabawna jest to historia, że nie, no... Wiesz, ta kwota to jest w ogóle chyba przekraczająca kilkukrotnie ogólnie cały budżet świata, coś takiego jakoś tak to było? Tak, tak, tak. Nie zmienia to faktu, że tak, już nie będzie Google'a w Rosji, bo ponieważ ogłosili bankructwo, bo oczywiście przegrali tę sprawę w Rosji, w rosyjskich sądach. Co za zaskoczenie. No kurwa, no zaskoczony jesteś, że Putin i jego rząd podał do sądu rosyjskiego Google i Putin i jego rząd wygrał? Tak. To ja powiem ci, że wstrząsające i zaskakujące. Anyway, przejdźmy dalej. Ja też się spodziewał innego wyroku? Ja tutaj chciałbym po pierwsze podkreślić jedną rzecz, że ja to się na piłce nożnej kompletnie nie znam i nie kibicowałem żadnemu z klubów, ale... No, odgrażanie się jednej i drugiej strony. Mówimy tutaj oczywiście o meczu Barcelona-Real Madryt, czyli a, takim... A, bo temat zmieniło się, tak? Myślę, co ty nawiązałeś tak, mówię, tą piłką. Przejdźmy do następnego tematu, powiedziałem. Mhm. I, prawda, to chyba najsłynniejsze takie mecze, nie? Które dzielą i łączą ludzi, to właśnie ten Real z tą Barcą. No tak mi się wydaje, nie? Bo z tego, co... Możliwe, no. To jest to El Clasico słynne. Tak najczęściej o tych słyszę. No, no i 4-0 ze strony Barcelony na Realu, który z tego, co zdążyłem się zorientować po komentarzach, Real do tej pory przez ostatnie lata to raczej sobie lepiej z Barceloną radził. I 2 gole strzelone przez Lewandowskiego, no to powiem wam, że... I to ponoć jeszcze miał okazję do kolejnych 2. Tak, tylko że z drugiej strony ponoć właśnie i teraz ja się nie znam, więc bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego w komentarzach. Bo była Mbappe, który aktualnie jest napastnikiem w Realu Madryt, miał 7 spalonych, coś koło tego, przy oczywiście tam trafianych bramkach. I teraz, czy to było niedopatrzenie ze strony Mbappe, czy świetnie wypracowana strategia ze strony Barcelony, żeby go puszczać tym przodem, żeby kurna palił te wszystkie bramki, nie? I żeby na przykład mu podciąć skrzydła. No bo wyobrażam sobie, że po takim 7 spalonym, no to masz kurwa takie wewnątrz ciała chuj wszystkim w dupę tak naprawdę, nie? Więc kto wie, czy to nie była po prostu świetnie wypracowana taktyka na to, żeby ich wyprowadzić z równowagi. No ale to... Jest to możliwe. Jeśli tylko nie chodzi o piłkę nożną, to ja tutaj uważam, że to jest dla samych piłkarzy to jest cholernie niesprawiedliwy sport, bo zauważ, że często ktoś tam gdzieś z dalsza kopie piłkę w taki sposób, że ona prawie że leci do bramki, nie? Mhm. Tak ile Lewandowski ją tylko dotknie. A no tak, no ale to wtedy asysta jest zaliczona. No to asysta, ale główny strzelający gola to jest Lewandowski. No ale no bo napastnik, no. No waliś to, ale że też tam, masz właśnie waliś to, żeby jakieś... tak, żeby nie to, że tam się inni postarali, bo to dzięki nim się ta piłka znalazła w przedpolu przeciwnika, a on ją tylko tam dotknął delikatnie i właściwie nawet by nie dotknął, to by też był gol, nie? Ej, ale to tak samo możesz powiedzieć, że chirurg, który operuje, no to też jakby on jest jedyny ma tak... pielęgniarki, które podają. Dokładnie, proste. Anestezjolog znaczy i w ogóle nie myśli, że całej reszty. Jeśli o to chodzi, to jeśli się sytuacja nie powiedzie, to wtedy jest oczywiście wina chirurga, ale... Jeżeli nie trafi do bramki, to jest tylko Lewandowskiego wina. Ale, tak, no. Ale jak się uda sytuacja, to wtedy wiadomo, że to wszystko Bóg zrobił, nie? To... No tak. Okej, okay, dobra. No to a propos okay. Boga i tutaj kolejny temat ludzi, którzy do Boga odeszli w tym tygodniu, no to niestety Elżbieta Zającówna zmarła w wieku 66 lat, która borykała się przez wiele lat z chorobą. Natomiast myślę, że młodsze pokolenie może jej nie kojarzyć, bo
jako takiej wybitnie znanej roli pierwszoplanowej, wybitnie znanej nie miała. No, ona grała i w Sex Missy, i w Obi-Oba, i w wielu innych serialach i tak dalej, ale nie miała jakiejś takiej, powiedzmy, nie Cezary Pazura czy Bogusław Linda, tak? Żeby była na tym świeczniku. Niemniej jednak naprawdę świetna aktorka, przepiękna kobieta w ogóle i polecam sobie zajrzeć, bo po prostu, kurczę, za dużo tych ludzi ostatnio odchodzi, co? I to w tak młodym wieku, no bo 66 lat. Być może my jesteśmy na takim etapie, że ci znani dla nas właśnie odchodzą. A to na pewno to już było. Tak, zacznijmy od tego, że wiesz, no popularność ludzi, wiesz, jeśli chodzi o telewizję, filmy, seriale, programy, no kilka... 10 lat temu to się dopiero zaczynało, nie? No to było temat, który poruszaliśmy przy okazji śmierci pana Sztura Jerzego, że właśnie to jednakowoż jest tak, że dopiero teraz umiera pierwsze pokolenie aktorów. Tak, dokładnie. Także to tego... dodaje takie, że to nagle zaczyna dużo popularnych ludzi umierać, no ale to jest za 200 lat i znaczy się nie, za 200 lat to nie będzie norma, bo wtedy będzie AI, to ono nie będzie umierało. No, żeby się nie zdziwił właśnie, że tak może być, że AI przejmie nawet rolę tutaj aktora, czy głosowego, czy zwykłego. To się już dzieje. To prawda. Słuchajcie, jeszcze jeden temacik dzisiaj został. Tak a propos, to właśnie, bo ostatnio jechałem, włączyłem sobie ten nawigację z Google Maps. Dziwnie brzmi ten głos, fatalnie, taki w ogóle bezosobowy, taki bezpłciowy, taki bez emocji. Najgorsze, że on nawet o tym nie wiedział, że go usunęli. No. Dobrze, słuchajcie, bo kończymy ten odcinek powolutku, zostały 3 minuty, a myślę, że tutaj a propos pokoleń właśnie i tego, kto co pamięta, to myślę, że naprawdę duża większość mojej widowni będzie kojarzyć Czarodziejów z Waverly Place. Czyli w sumie serialu, którym debiutowała i zrobiła sporą karierę Selena Gomez. I uwaga, po 12 latach ten serial wraca i to z dwójką głównych aktorów, czyli właśnie z Seleną Gomez i z tym jej bratem. Nie pamiętam w tym momencie, jak on się nazywał, przepraszam. Natomiast powiem tak, sam nigdy jakoś wielkim fanem tego serialu nie byłem, ja nawet ale nie jeżeli... Kojarzę. Ja też. Nie kojarzycie Czarodziejów z Waverly Place? Nie. No to jestem w szoku, bo to taki disneyowski serial, który był naprawdę disneyowski. Czekaj, nie disneyowski, jak się nazywał ten kanał? Nie pamiętam. A może disneyowski? No tak czy siak, tutaj z mojej widowni ludzie, powiedzmy 25-20 lat, na pewno taki serial kojarzą, bo było o nim... A to, że my to starzy jesteśmy, dlatego nie kojarzymy, tak? No ale słuchaj, kojarzycie na przykład Hannah Montana, ale nigdy nie oglądaliście, prawda? To jest ten sam czas i to samo miejsce, że tak powiem. Mówię tutaj, że faktycznie Selena Gomez... Ale to był taki wysyp trochę tego. Ale te dwa właśnie, te dwa seriale, czyli Czarodzieje i Hannah Montana były takimi wiodącymi prym. Tam się właśnie ci aktorzy, czy tam piosenkarze pojawili. No i faktycznie po tych 12 latach znów ma być kręcony kolejny sezon, przynajmniej jeden. I z tego, co zdążyłem wyczytać, to na razie Selena Gomez, no czyli w sumie największa gwiazda tego serialu, jest zapowiedziana tylko na odcinek pilotażowy. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Znaczy nie to, żebym był jakoś super ciekaw, bo i tak tego pewnie nie obejrzę. Nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś z widzów, kto był fanem, jeszcze o tym nie słyszał, to na pewno mu się mordka ucieszy tutaj, nie? Bo ja tam, powiem szczerze, że ze 2 odcinki widziałem w swoim życiu, ale to tak samo jak Hannah Montany po prostu. O 2 więcej ode mnie. No, Hannah Montany też pewnie nie widziałeś nigdy, nie? Wiesz co, Hannah Montany przynajmniej kojarzę, że była. No to jakbyś zobaczył, a wiesz kto to w ogóle jest Selena Gomez? Słyszałem o takiej, no. To jakbyś zobaczył, to może byś sobie skojarzył, że był taki serial po prostu, nie? Bo to gdzieś tam... Na pewno nie. Oczywiście nie, nie kojarzę tytułu. Nie Selena Gomez rzeczywiście, że kojarzę, nie? Ktoś wpisuje sobie Selena Gomez aktualnie. Chcę się przypomnieć, ale to tak... Czekaj, bo to... Nie, to bo była też taka jedna, ale nie pamiętam, jak ona się nazywała. Czy to była Selena Gomez, taka popularna, która tam z Bieberem chyba? No, Selena Gomez była z Justinem Bieberem właśnie, dokładnie tak. Dobrze skojarzyłem, no.
aktualnie Hailey Bieber jest Bieberem. Nie wiem dlaczego to wiem, przysięgam. Nie jestem jakoś pudelkowy mocno, ale to jakoś tak mi się zawsze to gdzieś... Pewnie przez TikToki, no bo wiadomo, że na TikTokach też się pewne rzeczy przewiną. Ale tak, słuchajcie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o Selena Gomez czy Justina Biebera i Hailey Bieber. No jak chcecie tak, co to interpretujcie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa!